Drodzy bracia i siostry, trzeba dawać więcej pieniędzy. Jak się pije Polo Cocktail, to można w King Size zostać na stałe. A mój kolega od Zucherków, co też był kiedyś w King Size, mówił, że tam są takie kobiałki. Za to, że dałeś nam miłość, dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący. Mówią, że to pycha kroczy przed upadkiem, ale ja to widzę odwrotnie. Wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. Witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej chciałem również przypomnieć, że zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk subskrybuj, a później u góry wyskoczy taki dzwoneczek. Ten dzwoneczek też naciskamy. Zachęcam również do komentowania moich filmów oraz oczywiście, jeśli film się podobał, to obowiązkowo łapka w górę. Przypominam również, że można mi postawić kawę. Założyłem Patronite'a. Link do mojego Patronite'a jest w opisie pod filmem. Można mi wpłacić 5 zł. O, tak wygląda. 5 zł. A teraz już zapraszam na film. O, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Przeczytałem w internecie, że jakiś generał NATO ludziom w Holandii powiedział, że muszą sobie przygotować wodę do picia, radio na baterię i latarkę, bo może być atak jądrowy chyba. Ale nie jest dobrze tutaj w pracy. Tutaj jest sufit, jest taka płyta przykręcona, izolacyjna. I do tej płyty robiłem tą instalację oświetleniową. No ale już zrobiłem. Jest drugi blok, gdzie trzeba to robić, to samo. Ale niestety firma, która przykręca te płyty, płyt nie przykręciła. I nie przykręci w najbliższym czasie, bo teraz jest sezon, gdzie są ferie zimowe. I ludzie sobie jadą na ferie zimowe. No i szef mówi, że jest problem, bo nie ma roboty. Tu był taki jeden z Polski też pracownik. Już go zwolnili, bo nie ma roboty. Ja jeszcze jestem, ale też nie wiadomo, co ze mną będzie. Czy nie będę sobie musiał zrobić przymusowych ferii. No bo tu jeszcze jest robota. O, wiszą tu takie te przewody. To oczywiście nie jest dużo tej roboty, no ale może by jakoś się udało rozwlec. Bo tutaj ma być szafa
główna, no ale nie ma tej szafy. Już dawno została zamówiona. No i wiadomo, jak to w Szwajcarii, nikomu się nie spieszy, ludzi do pracy nie ma. No i szafy też nie ma zrobionej. Mówi szef, że jak przyjdzie szafa, to bym tu robił tą szafę. A jak nie przyjdzie, to on nie wie. Być może ferie przymusowe. Jest coś takiego jak wyłącznik schodowy. Czyli, że wchodzisz na schody, na dole jest wyłącznik, cyk, zapala się światło i idziesz do góry i na górze robisz cyk, gasisz światło. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, więc ja wyjaśnię, jak to działa. To jest bardzo proste. Tylko tutaj taki schemacik zrobię. Tu mamy przewód zasilający 240 V. To jest jedna puszka, powiedzmy. Jedna puszka. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu idzie przewód zasilający 240 V. To jest jedna puszka. To jest druga puszka. Ta jest na dole, ta jest na górze. Słyszymy 1, 2. Tu muszą być trzy druty. Tu muszą być trzy druty. I teraz tak. Tu mamy jeden drut. Idzie do drugiej puszki na górze. Tu mamy drugi drut. Idzie do tej samej puszki na górze. I trzeci drut idzie do rampy. No wiadomo, jeszcze potrzebny jest neutralny. No to do rampy idzie neutralny, tam powiedzmy z puszki połączeniowej. No powiedzmy, tu jest puszka połączeniowa i tu idzie jeszcze neutralny. Neutralny mamy z puszki. Potrzebujemy prądowy. Prądowy idzie stąd. I tu jest wyłącznik. Prawda? Tu. O. I tu jest wyłącznik. I powiedzmy, że on jest w tej pozycji. Ten jest w tej pozycji. A ten jest w tej pozycji. Teraz nam światło się świeci. Pokazuję jeszcze raz i objaśniam. Tu wchodzi prąd. Tu wchodzi prąd. Zasilanie. Oczywiście z puszki, nie? To wiadomo. Wyłącznik jest w tej pozycji, więc obwód wygląda w ten sposób, że prąd płynie tu przez wyłącznik do drugiej puszki. W drugiej puszce przełącznik jest w tej pozycji i płynie do żarówki. I żarówka świeci. I teraz powiedzmy tak, no wchodzimy na klatkę schodową. Uruchomiliśmy przełącznik, a on się znalazł w tej pozycji. Światło się świeci. Bo prąd płynie tędy, tędy, tędy i tędy. Ale rezygnujemy, nie będziemy wchodzić na klatkę schodową. Przełączamy przełącznik w tą pozycję. W drugą. Wtedy prąd płynie tędy, 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 tędy. I tu się zatrzymuje. Bo już nie ma gdzie płynąć. Światło nie świeci. Ale pomyśleliśmy sobie, nie, dobra, będę wchodził. Znowu przekładamy w tą pozycję. Czyli znowu prąd płynie tędy, 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 tędy. I do żarówki. Wyszliśmy na górę, na schody. Pstrykamy wyłącznik na górze. Wyłącznik na górze przesuwa się w tą pozycję. Czyli prąd płynie tędy, 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 tędy i tu się zatrzymuje, bo już nie ma gdzie płynąć. Żarówka nie świeci.
Wyszliśmy na górę, zostawiliśmy w tej pozycji. Ten jest w tej pozycji. Idzie druga osoba. Pstryka wyłącznik. Wyłącznik się przesuwa w tą pozycję. Prąd płynie tędy, 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 tędy. Żarówka świeci. Osoba weszła na górę, pstryka ten wyłącznik. Wyłącznik się przesuwa w tą pozycję. No i prąd już nie płynie, bo tu się zatrzymuje, nie świeci. Przychodzi następny, przesuwa z tej pozycji w tą i prąd płynie. I tak działa wyłącznik schodowy. Tu musi być 3 druty i tu 3 druty. Tu wchodzi zasilanie, tu są dwie pozycje wyłącznika, tu są dwie pozycje wyłącznika i z wyłącznika idzie na lampę. To jest bardzo proste, tylko trzeba zrozumieć, jak to działa. W Sari mamy różne gniazdka i te gniazdka się nazywają różne typy. Na przykład to gniazdko to jest typ T25. Ono jest przystosowane do obciążenia 16 amperów. Tutaj musi być takie złączki kwadratowe. O, tak to wygląda u góry. 3 kwadratowe złączki, dziurki, 2 takie mniejsze. To jest trójfazowe gniazdko na obciążenie 16 amper typ T25. Teraz mamy następne gniazdko. A nie, to jest to samo. To jest też typ T25, tylko to jest pojedyncze. Pokażę tutaj. Tutaj mamy typ T23. Typ T23 jest również na 16 amper, ale jest jednofazowe. Tak wygląda typ T23. Może być też typ, dużo jest, no, może też być typ T15. Tak wygląda T15. Jak widzimy, tam gdzie były dziurki kwadratowe, są okrągłe. Tutaj idzie tylko 10 amper obciążenie. No i oczywiście jest inna wtyczka, nie? Bo ta wtyczka, która tam pasuje do tamtego gniazdka, T25, tu nie wejdzie, bo są dziurki za małe. Jest jeszcze typ gniazdka T13. Typ gniazdka T13, zaraz gdzieś tu może mam. To jest zwykłe gniazdko. Jednofazowe. Nie mogę teraz znaleźć tego gniazdka. No tu na przykład takie może być gniazdko. To jest akurat podwójne. T13. O, tu jest takie gniazdko. Tylko że tu jest akurat z wyłącznikiem. Tu jest na górze wyłącznik, na dole gniazdko. To jest typ T13. Zwykłe gniazdko jednofazowe. I teraz jak mamy plan, to mamy na planie zaznaczone, jakie gniazdka, gdzie idą. O, tutaj jest na przykład to czerwone, nie? Jest napisane 2 razy T25, czyli takie gniazdko, podwójne typ T25. I teraz co jeszcze? Jest legenda. Na każdym planie jest legenda. I tu też jest. I tu mamy wszystko wyszczególnione. Typ T13, T13 podwójne, T13 potrójne. T13 potrójne już pokazuję, bo akurat mam założone. T13 potrójne, o, wygląda tak. To jest typ T13. Dalej idziemy do planu. Tutaj mamy gniazdka takie.
Tutaj mamy na czerwono gniazdka zaznaczone i też jest wszystko opisane. Taki symbol to jest T25, taki T15, taki symbol to jest T23. No i patrzymy na plan, jaki symbol, na legendę, aha, tu musi być takie gniazdko. Wszystko jest bardzo proste. No tak, muszę zrobić ferię. Właśnie był szef. Mówi, że zrób sobie ferię. Naucz się na nartach jeździć, bo się mnie wcześniej pytał, czy na nartach jeżdżę. Ja mówię, że nie jeżdżę, bo nie umiem. No, to się nauczysz. Więc pracuję do końca tygodnia i robię ferie. Tak wracając do tej bomby atomowej, to Ruscy mają posłać na Holandię, bo tam jest taka sytuacja, że bo car rosyjski sprzedał Alaskę i teraz car Putin wymyślił, że ta sprzedaż to jest nieważna, trzeba to unieważnić. No i jakoś tam dekret podpisał i mówi do Amerykanów, żeby Alaskę oddawali, bo tamta transakcja, co tam car sprzedawał, to nieważna jest, on za tanio sprzedał. Jaja jak balony. Tu w Szwajcarii, Szwajcaria to jest jedyny kraj, który posiada taką ilość schronów przeciwatomowych, że miejsca w tych schronach jest więcej niż obywateli. Więc mogą również tam wejść i goście, tacy ludzie jak ja. Oglądałem kiedyś, była taka sytuacja, nie wiem, czy ktoś to o tym słyszał, była taka sytuacja w czasie zimnej wojny. No wiadomo, oni tam siedzieli w tych bunkrach, obserwowali te radary, nie? Czy jakaś na nich rakieta nie leci ze Związku Radzieckiego na Amerykę i z Ameryki na Związek Radziecki. Wszyscy tam siedzieli w tych silosach przed tymi ekranami i patrzyli. No i jakby coś leciało, to mieli odpalać, nie? I była taka sytuacja, oczywiście jak tu u ruskich, Ruscy mieli te radary jakoś takie felerne i jest tam promienie słoneczne, jakoś się tak odbiły, że radar to zinterpretował, że o, trzy rakiety Amerykanie nam wysłali, lecą już. No i siedział tam taki Rosjanin wojskowy w tym silosie, no i widzi, kurde, rakiety lecą. No jego obowiązkiem było poinformować zwierzchnictwo, no i odpalić rosyjskie, nie? Ale miał jakieś wątpliwości, sobie myśli, jak to tak bez niczego nagle Amerykanie bez ostrzeżenia wysłali rakiety, coś mu nie grało. I nie odpalił tych rakiet. Gdyby odpalił, to okazałoby się, że ze strony amerykańskiej nic nie leci, a on wysłał i rozpoczęłaby się wojna nuklearna. I na tej podstawie powstał taki film, to jest chyba film z 83 roku, polski tytuł Gry wojenne. Bardzo dobry film, ja go oglądałem i tam występuje taki, o, tam jest podobna sytuacja, że tam dzieciak się włamał do systemu obrony amerykańskiej i tam namieszał w komputerze i komputer zinterpretował to, że Rosjanie ich atakują. I tam występuje taki, to tam nie będę fabuły opowiadał, w każdym razie występuje tam taki profesor Falken, twórca tego komputera, który zarządza tymi rakietami. Bo tam Amerykanie robili testy, to na filmie jest, że Amerykanie robili testy i kazali odpalić rakiety i tam część z tych wojskowych, którzy w tych silosach siedzieli, nie odpalili tych rakiet, bo mieli wątpliwości, tak jak właśnie się to stało w Związku Radzieckim.
No i dowództwo amerykańskie wymyśliło, że to nie mogą tam ludzie siedzieć, bo oni mają wątpliwości, trzeba to zastąpić komputerem, który wątpliwości nie ma. No i tak to mniej więcej wygląda fabuła filmu. I jest taka scena, gdzie ten chłopak, który był sprawcą tego całego zamieszania, spotyka się, odnalazł tego profesora Falkena, spotyka się z nim i mówi, że no trzeba coś zrobić, bo komputer myśli, że nas atakują, nie? I za chwilę odpali rakiety. A profesor Falken mu na to wywalony i mówi, że lepiej jest zginąć od razu, kiedy rakieta uderzy, i wyparować w ciągu pół sekundy, niż przetrwać atak nuklearny i później się błąkać po ziemi. Mówi, że będą się błąkać miliony ludzi po ziemi, skażonej, bez wody i jedzenia, w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, żeby przetrwać. Także mówi, że lepiej jest zginąć od razu, niż później się błąkać, nie wiadomo po co. Także tak to z tymi bunkrami w Szwajcarii jest. Są, ale nie wiadomo, czy warto tam iść. No, o to chodzi. Tak to wygląda w tej chwili. Jest taka wata przykręcona. Takie ocieplenie. To już jest widzę zrobione. To ocieplenie. Aha, tu nie idzie nic. No i teraz. I teraz te płyty, co tu stoją. O te. Muszą być tu przykręcone od spodu. I dopiero na te płyty, w korytarzu też te płyty muszą być, na ten beton. I dopiero na te płyty my montujemy instalację oświetleniową. No ale co? Ja tu widzę, roboty jest na miesiąc. Roboty jest na miesiąc, a teraz są ferie. Więcej pojechali na ferie. Skifahren. Skifahren. Czyli jeździć na nartach. No i dupa. I dalej roboty. Tu pewnie będą też oczywiście pompy ciepła. Tu też na to idzie ocieplenie. Znaczy te płyty idą na to. I tutaj wszędzie. Tutaj idą te płyty. To jest pieron roboty. Cały luty na pewno. A myślę, że jeszcze i marzec może zahaczyć. No i tu, on teraz tu jest sam, to szef. Wcześniej jak to robili, to takich chłopaków skądś brał. No i tu narzekał na nich, że nie robią dobrze szybko. No nie ma ludzi, po prostu nie ma ludzi do roboty. Taka sytuacja w Szwajcarii. Wszystkie terminy są zawalane. Od czasu do czasu pojawiają się pytania pod moimi filmami o księstwo Liechtenstein. Więc w księstwie Liechtenstein byłem wielokrotnie. Miałem kiedyś taką pracę, że musiałem księstwo Liechtenstein przejeżdżać dwa razy dziennie, do pracy i z pracy, do pracy i z pracy.
księstwo Liechtenstein panuje takie przekonanie, mit, że w księstwie Liechtenstein zarabia się więcej jak w Szwajcarii. Z czego ten mit się bierze? Ten mit bierze się stąd, że w księstwie Liechtenstein jest dużo instytucji finansowych, bankowych, siedzib firm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tych instytucjach dużo się zarabia. Więc jak weźmiemy sumę wynagrodzeń i podzielimy przez liczbę mieszkańców, to wychodzi wysoka średnia miesięczna. Ale zwykły taki pracownik jak ja, elektryk, czy murarz, czy tynkarz, czy akrobata, nie zarabia więcej. Stawki są takie same jak w Szwajcarii. Księstwo, w ogóle księstwo Liechtenstein, to jest prawie Szwajcaria, obowiązuje ta sama waluta. Nie mają w ogóle formacji wojskowej, więc granice księstwa Liechtenstein strzegą pogranicznicy szwajcarscy. Obowiązują takie same przepisy, z tym, że jeśli masz pozwolenie na pracę i pobyt w Szwajcarii, to tam ono jest nieważne. Musisz wyrabiać nowe pozwolenie na pracę i pobyt w księstwie Liechtenstein, ale obowiązują takie same zasady. Wszystko jest tak samo jak w Szwajcarii. Tylko że księstwo Liechtenstein nie jest członkiem Federacji Szwajcarskiej. Jest to zupełnie odrębne państwo. I w związku z tym, no, chcąc tam pracować, trzeba sobie wyrobić nowe pozwolenie. Ja miałem kiedyś ofertę do pracy w księstwie Liechtenstein, ale z niej nie skorzystałem. Z różnych tam powodów, to nie będę opowiadał. I stawka była taka sama mi oferowana, jak oferują w Szwajcarii. Więc nie zarabia się więcej w księstwie Liechtenstein, no chyba, że ktoś znajdzie pracę i będzie na przykład pracował w banku. Albo będzie członkiem zarządu jakiejś firmy. To wtedy tak, wtedy zarobi więcej. Ale i w Szwajcarii, będąc pracownikiem banku, zarobi się więcej, jak pracując jako elektryk. Pracowałem kiedyś z takim chłopakiem. On był ze Szczecina. I takie miał dwa powiedzenia, które mi utkwiły w pamięci. Pierwsze to, że w Szwajcarii sytuacja zmienia się dynamicznie, a drugie to takie, że musisz cały czas trzymać ściśnięte zwieracze. Bo trochę popuścisz i ktoś zauważy i cię zaraz zwolnią. Więc odnośnie tego, że sytuacja zmienia się dynamicznie, to był właśnie szef i mi powiedział, że mogę sobie zrobić ferie, ale tylko 2 tygodnie. A ja myślałem, że pojadę na miesiąc, a może półtora, zanim oni tam to zrobią. No okazuje się, że 2 tygodnie. I za 2 tygodnie trzeba wracać. No cóż, no to pojadę na 2 tygodnie. Szwajcaria. 31 grudnia. Kanton Nidwalden. Temperatura 10 stopni plus. A do słońca to za 20 pewnie jest. Tak daje. Tutaj w Szwajcarii słońce jest takie mocniejsze. Czy będzie się ochładzało? Nie. Temperatura będzie rosła. W niedzielę ma być 15. To już drugi tydzień temperatury na plusie. 15 to już jest wiosna, to są już temperatury wiosenne.
A w niedzielę będzie 3 lutego. Najzimniejszy miesiąc w roku. No i tak to wygląda to mieszkanie. Płytami częściowo obili. Wylewka zrobiona. Tutaj nie wiem, czy będą obijać. Też może płytami. Nie, to już by obili. No, chłopaki przyszli dzisiaj i kręcą płyty do sufitu. Za jeden dzień, jeden pokój już prawie zrobili. Dlatego ta zmiana nastroju u szefa, żeby nie jechać do Polski na długo. A 2 tygodnie tylko se pojedź. Potem będziemy dalej robić. No, jakoś ich zdopingowali i przyszli kręcić te płyty. W Zachach tak będą robić, jeden pokój dziennie. A nie, tu już zrobione. Czyli 2 zrobili w ciągu dnia. No to jak tak będą robić, to za 2 tygodnie, to na pewno będzie gotowe wszystko. Myślę, że dużo wcześniej. Ja to lubię takie pokazywać. Pokażę Coca-Cola w puszce. 12,50 za 24 puszki. Czyli wychodzi na złotówki 2,30 za jedną puszkę. Czyli tanie jak w Polsce jest w Szwajcarii. Do zobaczenia w Szwajcarii.